Druga wojna światowa w kolorze. W zamkniętym kręgu. Latem roku 1944 alianci byli już pod Paryżem. Zbliżała się ostateczna faza wojny w Europie. Przez Francję zachodni alianci nacierali w stronę Niemiec. Od wschodu atakował Niemców Związek Radziecki. Hitler znalazł się w kleszczach. Postanowił oswobodzić się na zachodzie jednym desperackim posunięciem. Tymczasem Stalin tworzył nową geografię polityczną Europy, mającą zapewnić wpływy Związkowi Radzieckiemu. Kiedy Armia Czerwona zajmowała okupowane przez Niemców tereny, dokonała też szokującego odkrycia. Znalazła sieć obozów, w których zatracono sens człowieczeństwa. Świat miał poznać prawdę o okrucieństwach nazizmu. W sierpniu 1944 roku alianci dotarli do Paryża. Hitler pytał swych generałów, czy Paryż już płonie. Ale niemieckie siły okupacyjne w stolicy Francji oddały się. Paryż znowu jest wolny. Akt kapitulacji podpisał generał piechoty Dieter von Holtitz, wojenny gubernator stolicy Francji. Ostateczny formalny kres niemieckich rządów dokonał się w biurze na terenie dworca Montparnasse. Cały Paryż świętował. Dzień później, w glorii wyzwoliciela, przybył do Paryża Charles de Gaulle, przywódca ruchu wolnej Francji. To Paryż upokorzony, Paryż złamany, Paryż umęczony, ale Paryż wyzwolony przez nas samych. Podczas gdy de Gaulle odbierał zaszczyty, alianckie wojska walczyły dalej. Przekroczyły Sekwanę i parły na wschód w stronę Niemiec. Niemieckie wojska były w chaotycznym odwrocie. Jednak alianci mieli poważne problemy logistyczne. Uciekający Niemcy zniszczyli francuskie porty. A to znaczyło, że zaopatrzenie dla wojsk alianckich trzeba było transportować z wybrzeża Normandii, kilkaset kilometrów krętymi drogami. Konwoje ciężarówek, zwane od swoich oznaczeń Red Bull Express, pędziły dzień i noc. Ale transport wystarczającej ilości zaopatrzenia, szczególnie paliwa, był praktycznie niemożliwy. Jedna amerykańska dywizja pancerna potrzebowała dziennie 100 tysięcy litrów paliwa. Podczas gdy problem z zaopatrzeniem opóźniał postępy aliantów, Hitler postanowił zniszczyć morale przeciwnika, atakując cele cywilne w Wielkiej Brytanii.
Użył do tego swej nowej, cudownej broni, latającej bomby. 13 czerwca 1944 roku wystrzelił 10 takich pocisków na Londyn. Sześć dotarło do celu. Niemcy ochrzcili tę odwetową broń V1. Brytyjczycy nazywali pociski larwami. Miały ładunek wybuchowy o masie 850 kg. Latały na odległość ponad 200 km z prędkością 640 km na godzinę. Przez kilka tygodni Niemcy wystrzeliwali codziennie na brytyjskie miasta po drugiej stronie kanału La Manche nawet po 100 i więcej bomb. Wywoływały zamieszanie i panikę. Zginęło lub odniosło rany 20 tysięcy ludzi. Brytyjczycy otoczyli stolicę stanowiskami dział przeciwlotniczych. Wiele latających bomb dało się zestrzelić. W walce z nimi zasłużył się też pierwszy aliancki odrzutowiec, Gloster Meteor. Ale latające bomby wciąż nadlatywały. Przestały dopiero wtedy, gdy alianci wytropili ich wyrzutnie w północnej Francji. Ale sukces był chwilowy. Niemcy wyciągnęli z rękawa drugą cudowną broń. Po latającej bombie V1 przyszedł czas na dużo bardziej zaawansowaną rakietę V2. Spadła na Londyn 8 sierpnia 1944 roku. Rakiety mające zasięg 320 km wystrzeliwano z ruchomych wyrzutni. Latały z prędkością ponad 5000 km na godzinę i były wyposażone w tonową głowicę. Przez pół roku Brytyjczycy nie mogli się przed nimi obronić. Ponad 1100 rakiet spadło na bezbronne brytyjskie miasta. Przestały dopiero wtedy, gdy Niemcy zostali zepchnięci tak daleko, że Wielka Brytania znalazła się poza zasięgiem rakiet. Zniszczenia dokonane przez rakiety i groza, którą wywoływały, nie złamały jednak morale Brytyjczyków. A na kontynencie alianckie wojska dotarły 3 września 1944 roku do Brukseli. Dzień później Brytyjczycy zajęli wielki belgijski port w Antwerpii. Był nietknięty. Wydawało się, że rozwiąże logistyczne problemy aliantów. Można było przesyłać przez niego zaopatrzenie. Ale nie było to takie proste. Antwerpia leży 60 km od morza, nad rzeką Skaldą. Kiedy Niemcy wycofali się z miasta, okopali się wzdłuż rzeki, zamieniając ją w prawdziwy korytarz śmierci. Rzeka została też zaminowana. A to znaczyło, że do portu nie można było się dostać. Alianckiej ofensywie groziło zastopowanie z braku niezbędnego zaopatrzenia.
Jesienią 1944 roku alianci w Europie Zachodniej zaczęli odczuwać braki zaopatrzeniowe. Potrzebowali nowego planu działań. To wtedy zwykle bardzo ostrożny brytyjski dowódca Bernard Montgomery wpadł na odważny, wręcz brawurowy pomysł. Zaproponował, aby przeprowadzić atak nie szerokim frontem i z udziałem wielu jednostek, ale małymi siłami daleko w głąb linii wroga. Taki atak byłby szybszy i bardziej ekonomiczny. Montgomery chciał stworzyć wąski korytarz na wschód od Antwerpii, a następnie przez południową Holandię do miasta Arnhem, niedaleko granicy z Niemcami. Tam alianci mogliby przekroczyć Ren i dostać się na teren Niemiec, w samo serce III Rzeszy, obchodząc niemieckie fortyfikacje na tak zwanej linii Siegfrieda. Zwierzchnik Montgomery'ego, generał Dwight Eisenhower, naczelny dowódca sił alianckich na zachodzie, stawiał na klasyczne, metodyczne ataki. Ale nieoczekiwanie zgodził się na nowy plan. Jego realizacja nie była jednak łatwa. Na drodze aliantom miały stanąć rzeki. Spadochroniarze dostali zadanie przechwycenia strategicznych mostów za niemieckimi liniami w miastach Wegel i Zon, Graf i Nijmegen, a wreszcie przeprawę na Renie w Arnhem. Mieli utrzymać te mosty, póki z Belgii nie dotrą główne siły, z kolumną czołgów na czele. Najważniejszy był czas. Jeśli czołgi by się spóźniły, spadochroniarze nie zdołaliby utrzymać mostów. Operacja Market Garden rozpoczęła się wczesnym popołudniem 17 września 1944 roku. 30 tysięcy alianckich spadochroniarzy wylądowało na terenach okupowanych przez Niemców. Amerykańska 101. Dywizja Powietrzno-Desantowa, krzyczące orły, szybko zajęła most w Wegel. Jednak jej drugi cel, most w Zon, został wysadzony przez Niemców, zanim pojawili się Amerykanie. Na północy amerykańska 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa opanowała most w Graf. Zaciekły opór Niemców przeszkodził jej jednak w zajęciu drugiej kluczowej przeprawy, w Nijmegen. Tymczasem pod Arnhem, 14 km na zachód od miasta, wylądowali Brytyjczycy z 1. Dywizji Spadochronowej. Kiedy zmierzali w kierunku Arnhem, aby zająć most na Renie, wpadli na 2 niemieckie dywizje pancerne. Brytyjczycy zrzucili dodatkowych ludzi i sprzęt. Spadochroniarzy jeszcze w powietrzu rozrywały pociski niemieckich karabinów i dział. Ostatecznie o 8 wieczorem, po całym dniu zażartych walk, jeden aliancki batalion dotarł do północnego krańca mostu.
ale Niemcy wciąż zajmowali drugi jego koniec. Operacja Market Garden nie rozwijała się pomyślnie. Także kolumna czołgów, posuwająca się jednopasmową drogą, miała kłopoty. Już pierwszego dnia, kiedy alianckie czołgi zmierzały do holenderskiej granicy, wpadły w zasadzkę urządzoną przez Niemców wyposażonych w pancerfausty. Czołgi musiały zaczekać, aż piechota oczyści teren. Następnego dnia kolumna dotarła do Zon, ale miała opóźnienie. Musiała czekać na przygotowanie tymczasowej przeprawy w miejsce wysadzonego mostu. Trzeciego dnia czołgi zajęły Wegel i Graf. Ale w Nijmegen powstrzymał je zaciekły opór Niemców. Po czterech dniach pancerna kolumna znalazła się w pobliżu Arnhem. Ale było już za późno. Alianccy spadochroniarze na północnym końcu mostu już się poddali. Śmiały plan Montgomery'ego nie wypalił. Arnhem leżało o jeden most za daleko. I tak alianci na froncie zachodnim znów utknęli w martwym punkcie. Dziesięć dni później po raz kolejny spróbowali przełamać impas. Postanowili oczyścić szlak wodny do Antwerpii, aby mogło tam trafiać zaopatrzenie z Wielkiej Brytanii. Operacja przebiegała powoli. Wiele terenów Niemcy zalali. Przez trzy tygodnie Kanadyjczycy oczyszczali wybrzeże z niemieckich żołnierzy i gniazd karabinów maszynowych. Jednak Niemcy z uporem bronili się na wyspie Walcheren. Mieli tam stanowiska ogniowe, z których kontrolowali ujście rzeki Skaldy. Pierwszego listopada wyspę zaatakowali brytyjscy komandosi. Wspomagały ich dwa okręty artyleryjskie z czasów I wojny światowej, wyposażone w wielkie działa kalibru 380 mm. Niemcy bronili się jeszcze przez tydzień, aż w końcu zostali pokonani. Wtedy saperzy oczyścili rzekę z min. Trzy tygodnie później, 28 listopada 1944 roku, do Antwerpii wpłynęły pierwsze statki z zaopatrzeniem. Alianci w końcu mogli kontynuować natarcie w kierunku niemieckiej granicy. Jednak kiedy rozwiązali kłopot z zaopatrzeniem, pojawiły się problemy z pogodą. Jesienne ulewy zamieniły pola w bagna. Pod koniec 1944 roku alianci znów musieli wstrzymać ofensywę. Musieli poczekać z ostateczną rozprawą z Niemcami do wiosny. Kiedy jednak tak czekali, Hitler przygotowywał wielką ofensywę.
Jesienią 1944 roku alianckie armie były rozciągnięte wzdłuż granicy belgijsko-niemieckiej. Z kolejnym natarciem czekały, aż poprawi się pogoda. Sytuacja Niemiec była katastrofalna. Przeciwnicy mieli przewagę liczebną, a Niemcom brakowało wsparcia lotniczego i paliwa. Pomimo oporu swego sztabu, Hitler postanowił przeprowadzić wielką ofensywę. Była to bardzo ryzykowna zagrywka. Gdyby jednak się udała, mogła odmienić koleje wojny na korzyść Niemiec. Plan Hitlera zakładał przebicie się przez aliancką obronę w Ardenach i kierowanie się na Antwerpię. Gdyby Niemcom udało się odzyskać port, alianci znów zostaliby bez zaopatrzenia. Przy zachowaniu całkowitej ciszy radiowej Niemcy przetransportowali 200 tysięcy żołnierzy oraz 950 czołgów i dział samobieżnych. Hitler wykorzystał w ten sposób praktycznie ostatnie rezerwy III Rzeszy. Alianci nie zauważyli koncentracji niemieckich wojsk. Pozycje obronne były słabo obsadzone. XVI grudnia Niemcy rozpoczęli ostrzał. Wkrótce potem do akcji wkroczyły niemieckie czołgi i piechota. Amerykanie byli kompletnie zaskoczeni. Pierwszego dnia ofensywy w Ardenach amerykański dowódca generał Omar Bradley nie chciał nawet uwierzyć, że faktycznie do niej doszło. Zamieszanie było tym większe, że Niemcy wysłali angielskojęzycznych dywersantów. Przebrani w amerykańskie mundury i poruszający się jeepami, dokonywali ataków sabotażu na tyłach wroga. Amerykanie byli tak zdenerwowani, że zatrzymali nawet samego generała Bradleya. Musiał się wylegitymować, aby udowodnić, że nie jest niemieckim szpiegiem. Pomimo kłopotów, siły USA zdołały wziąć się w garść. Każdy Niemiec złapany w amerykańskim mundurze był rozstrzeliwany jako szpieg. Amerykanie zaczęli się odgryzać. Jednak niemiecka ofensywa stworzyła w alianckich liniach spore wybrzuszenie. Dlatego Amerykanie nazwali bitwę o Ardeny bitwą o wybrzuszenie. Na północnym jego krańcu Niemcy popełnili jedną z największych zbrodni wojennych podczas wojny w północno-zachodniej Europie. Pod wioską Malmedy pułkownik SS Joachim Peiper wziął do niewoli około 150 żołnierzy z amerykańskiego batalionu obserwacyjnego artylerii. Kiedy później Amerykanie odbili wioskę, znaleźli 85 ciał swoich towarzyszy broni, zastrzelonych przez SS-manów. To był znak, jak bezwzględna stała się walka. Kiedy Niemcy zbliżali się do Malmedy, amerykańscy saperzy wysadzali mosty,
aby spowolnić niemiecką ofensywę. Szukanie okrężnych dróg kosztowało Niemców mnóstwo dodatkowego, cennego paliwa. Tymczasem na południowym krańcu Wybrzuszenia, aby spowolnić niemieckie czołgi, amerykańskie wojska zablokowały rozjazdy dróg. Jedno z najważniejszych skrzyżowań znajdowało się w belgijskim miasteczku Bastoni. Alianci wysłali tam dodatkowe siły. Hitlerowcy obeszli miasteczko, ale obrońcy Bastoni blokowali niemieckie linie zaopatrzenia. Mimo to, dwa dni później, Niemcy zbliżyli się do miasta Dinant, ponad 40 kilometrów dalej na zachód. Wydawało się, że ryzyko podjęte przez Hitlera opłaciło się. Wybrzuszenie w alianckich liniach pogłębiało się. Jednak niemieckie linie zaopatrzeniowe były fatalnie rozciągnięte. Wojskom Hitlera zaczęło brakować paliwa. Ofensywa słabła. Przez tydzień obie armie tkwiły w impasie. Żadna nie mogła uzyskać przewagi. Wtedy, w nowy rok, Luftwaffe przeprowadziła rozpaczliwy atak na alianckie bazy. Zniszczyła ponad 300 maszyn. Ale także Luftwaffe straciła kilkaset samolotów. Tej straty nie udało się zniwelować. Kiedy pogoda się poprawiła, alianci postanowili przełamać impas, wykorzystując swoją przewagę w powietrzu. Wojska USA, chwilowo pod komendą Montgomery'ego, natarły z północy. Amerykanie pod wodzą generała George'a Pattona zaatakowali zaś z południa. Alianckie lotnictwo złamało opór Niemców. Wybrzuszenie w Ardenach powoli malało. W lutym 1945 roku sytuacja wróciła do stanu wyjścia. Ryzykowna zagrywka Hitlera zakończyła się porażką. Ofensywa kosztowała Niemców resztkę ich topniejących zasobów. ...120 tysięcy żołnierzy zginęło, odniosło rany lub trafiło do niewoli. Tymczasem po drugiej stronie kontynentu Stalin zaczął się zbliżać do niemieckiej wschodniej granicy. Po drodze radykalnie zmieniał polityczną mapę Europy.
Kiedy latem i jesienią 1944 roku alianci zachodni walczyli we Francji i Belgii, na wschodzie trzon wojsk radzieckich znajdował się niedaleko Warszawy. Dla Stalina zasadnicze cele wojny uległy zmianie. Nie walczył już o przetrwanie, ani nawet o wypchnięcie hitlerowców z terenów Związku Radzieckiego. Teraz miał dalekosiężne cele polityczne. Stalin chciał zbudować rodzaj strefy buforowej między Związkiem Radzieckim a Niemcami. Kluczowa była w tym rola Polski. Rosjanie i Polacy od dawna mieli ze sobą porachunki. W roku 1939 Armia Czerwona rozdarła Polskę do spółki z Niemcami. Potem, w kwietniu 1943 roku, niemieccy żołnierze odkryli groby tysięcy polskich oficerów w Lesie Katyńskim niedaleko radzieckiego Smoleńska. To Rosjanie ich zamordowali. Stalin nie przyznał się i zrzucił winę na Niemców, ale Polacy mu nie wierzyli. Latem 1944 roku Armia Krajowa rozpoczęła powstanie w okupowanej przez Niemców Warszawie. Ale na jego losie miały zaważyć stosunki polsko-radzieckie. Nawet Radio Moskwa 29 lipca wzywało żołnierzy Armii Krajowej do walki z okupantem. W pierwszych dniach powstańcom udało się zająć większą część miasta. Ponad 40 tysięcy mężczyzn i kobiet walczyło, mając na uzbrojeniu głównie to, co odebrało Niemcom. Pomagało im 200 tysięcy nieuzbrojonych cywilów. Brakowało im jednak broni, którą mogliby przeciwstawić niemieckiemu ciężkiemu sprzętowi. Polacy liczyli, że z pomocą przyjdzie im Armia Czerwona, znajdująca się już po drugiej stronie Wisły. Ale Stalin nie zrobił nic, zaś dowódców Armii Krajowej wyzwał od awanturników. Do Warszawy napłynęły tymczasem kolejne niemieckie jednostki. Dowodził nimi generał SS Erich von Dembach-Zalewski, znany ze zbrodni wojennych na terenach okupowanych. Sytuacja miasta była tragiczna. Krwawe walki uliczne trwały przez 2 miesiące. Armia Krajowa traciła kolejne rejony miasta. Niemieckiemu natarciu towarzyszyły gwałty i mordy. Rannych jeńców palono żywcem. Kobiet i dzieci używano jako żywych tarcz. Żołnierze Armii Krajowej zeszli do piwnic i kanałów. Tymczasem Armia Czerwona nie robiła nic. Rozumowanie Stalina było proste. Uważał Armię Krajową za prozachodnią i antykomunistyczną.
Uznał, że jeśli Armia Krajowa zostanie zniszczona, to w Polsce łatwiej będzie objąć władzę komunistom. Trzeciego października Niemcy dokonali tego, co chciał Stalin. Armia Krajowa i jej zwolennicy zostali zmasakrowani. W powstaniu zginęło 15 tysięcy AK-owców i 200 tysięcy cywilów. Do niewoli trafiło ponad 15 tysięcy powstańców. Hitler rozkazał całkowicie zniszczyć Warszawę. Miasto zostało zrównane z ziemią. Resztki Armii Krajowej zeszły do podziemia. Kiedy do Warszawy weszła Armia Czerwona, AK-owcy musieli dalej się ukrywać przed NKWD. Szatański plan Stalina powiódł się. Prozachodnie siły w Polsce zostały zmarginalizowane, a kraj mógł stać się po wojnie buforem między Związkiem Radzieckim a Zachodem. W Londynie brytyjski premier Winston Churchill był wstrząśnięty zachowaniem Stalina, ale pozostał pragmatykiem. W październiku 1944 roku, niedługo po upadku Powstania Warszawskiego, Churchill przybył do Moskwy. Uzgodnił ze Stalinem podział wpływów w Europie. Churchill zaproponował, że Związek Radziecki obejmie w 90% odpowiedzialność za rozwój sytuacji w Rumunii, a Wielka Brytania w Grecji. W Bułgarii Związek Radziecki będzie miał 75% wpływów, a w Jugosławii i na Węgrzech 50%. Przyszłość Polski naszkicowano mgliście, zapewne celowo. Churchill ocenił swoją propozycję jako dwuznaczną. Nikt nie wiedział dokładnie, co się za nią kryje, ale Stalin na nią przystał. Zwycięzca miał de facto wziąć wszystko. Większość wschodniej Europy i Bałkanów. Churchill nigdy nie powiedział Amerykanom o tym dokumencie. Wiedział, że byliby zszokowani podziałem Europy w starym imperialnym stylu. Ale USA i tak wkrótce o wszystkim się dowiedziały. Pod koniec roku 1944 Niemcy wycofali się z Grecji. W kraju rozgorzała wojna domowa między monarchistami a komunistami. Churchill miał w Grecji 90% wpływów, więc wysłał wojska, aby wsparły prozachodnich monarchistów. Stalin, pamiętając o dokumencie z Moskwy, nie oponował. Z kolei Amerykanie byli oburzeni na tak rażące przejawy mieszania się w wewnętrzne sprawy innego kraju. Jednak pod koniec roku 1944 ważniejsze były inne kwestie. Zarówno wojska zachodnich aliantów, jak i radzieckie były w tej samej odległości od Berlina. Pozostawało pytanie, kto dotrze tam pierwszy. Najpierw jednak świat poznał nowe, szokujące wiadomości ze wschodu.
23 lipca 1944 roku Armia Radziecka zajęła Majdanek, leżący na peryferiach Lublina. Znajdował się tam niemiecki obóz. Szybko okazało się, że nie był to zwykły obóz dla jeńców i więźniów. Znajdowały się w nim komory gazowe i krematorium. Odkryto też stosy trupów. W tym obozie dokonywano masowej eksterminacji Żydów. Adolf Hitler od zawsze był antysemitą. Kiedy w latach 30. doszedł do władzy, zmusił wielu niemieckich Żydów do ucieczki z kraju. Ci, którzy zostali, byli prześladowani i pozbawiani praw. We wrześniu 1939 roku Niemcy zaatakowali Polskę. Po jej pokonaniu III Rzesza miała pod swoimi rządami kolejne 2 miliony Żydów. Naziści powołali więc specjalne grupy operacyjne, Einsatzgruppen, które miały ich wyłapać. Wielu Żydów na miejscu zabijano. Pozostałych zamknięto w gettach założonych w większych miastach. Niemcy tymczasem zastanawiali się, jak rozwiązać kwestię żydowską. Życie w gettach było straszne. Ludzie umierali z głodu i byli okrutnie bici. Dwa lata później Niemcy zaatakowali ZSRR. Kolejne miliony Żydów znalazły się pod rządami hitlerowców. Zdarzało się, że niemieckie Einsatzgruppen mogły tam liczyć na pomoc miejscowej ludności. Nie brakowało antysemitów, którzy tylko czekali, aby urządzić Żydom pogrom. Setki tysięcy Żydów schwytano i wymordowano. Do najstraszliwszych scen doszło w Babim Jarze pod Kijowem. Z zimną krwią rozstrzelano tam 33 tysiące Żydów. Ale rozstrzeliwanie było dla Niemców zbyt kosztownym i niepopularnym wśród żołnierzy sposobem rozwiązania kwestii żydowskiej. Na konferencji w styczniu 1942 roku naziści postanowili wprowadzić bardziej efektywne środki. Na początku próbowali używać dwutlenku węgla. Ale nie zabijał wystarczająco dużo ludzi, wystarczająco szybko. Na konferencji postanowiono stworzyć dla Żydów z całej Europy sieć obozów zagłady. Miało być ich 6 na terenie okupowanej Polski. Były to Majdanek, Sobibor, Treblinka, Kulmhof, Belzec i Birkenau. W miarę powstawania obozów likwidowano getta.
Najbardziej znamienny był los Warszawskiego. Gdy Niemcy przystąpili do jego likwidacji, Żydzi wzniecili powstanie. Walczyli prawie miesiąc. Tysiące zginęły w walce, zanim Niemcy zdławili ich opór. Tych, którzy przeżyli, zabrano do Treblinki. Tam Żydów czekała niewolnicza praca i eksterminacja. Ludzi do obozów zwożono z całej Europy w bydlęcych wagonach. W miejscach takich jak Birkenau obóz śmierci znajdował się obok obozu pracy w Auschwitz. W takich miejscach rozdzielano nowo przybyłych. Mężczyzn w dobrej kondycji fizycznej i część kobiet kierowano do niewolniczej pracy. Dzieci, starców i pozostałe kobiety kierowano wprost do komór gazowych. Najpierw kazano im się rozebrać. Potem ich golono. Całe grupy, nawet do 2000 osób, zapędzano później do zamkniętych pomieszczeń oznaczonych jako prysznice. Następnie SS-mani wrzucali przez otwory w dachu kryształki cyklonu B, z których uwalniał się trujący gaz. Był dużo bardziej efektywny niż dwutlenek węgla. W komorach gazowych w Auschwitz-Birkenau mogło codziennie ginąć nawet 10 tysięcy ludzi. Niewielkie, specjalne grupy więźniów, zwane Sonderkommando, oczyszczały potem komory ze zwłok. Część ciał palono w dołach, część w krematoriach. Obozy przynosiły także zyski. Niemieckie przedsiębiorstwa budowały wokół nich fabryki i płaciły SS-manom administrującym obozy za użyczenie więźniów do niewolniczej pracy. Rzeczy zagazowanych ludzi sprzedawano. Wykorzystywano też ich włosy, a złote zęby przetapiano. Dla większości Żydów opór był niemal niemożliwy. Jednak w obozach w Treblince, Sobiborze i Birkenau dochodziło do buntów więźniów. W lipcu 1944 roku świat jeszcze o tym nie wiedział. A kiedy po wyzwoleniu Majdanka prawda zaczęła wychodzić na jaw, ludzie nie chcieli w nią uwierzyć. Dziś uważa się, że część zachodnich przywódców, na przykład Churchill, wiedziała o tym więcej niż chciała przyznać. W 1943 i 1944 napływały do Londynu raporty o tym, co dzieje się w obozach zagłady. Nic jednak nie zrobiono. Ocenia się, że podczas Holokaustu zginęło około 6 milionów Żydów. Jednak aż do końca wojny alianci nie zdawali sobie sprawy z prawdziwej skali nazistowskich mordów. Nie dostrzegali też, ile wysiłku poświęcają Niemcy polityce eksterminacji, nawet w momencie, gdy koniec III Rzeszy był już przesądzony. Wersja polska, Sun Studio Polska. Tekst Adam Węgłowski.
Czytał Mariusz Siudziński.